Dla mnie jakby szeroko. Możemy rozmawiać o projektowaniu, o tym stosunku do social media, który też uważam, że trochę się zmienia. Trochę w tym temacie chyba też można wnieść trochę innego, innego spojrzenia, bo ja uważam, że ogólnie social media mogą być strasznie gównianym miejscem i robić dużo złego i, i, i właśnie wpadać w taką pułapkę, ale też mogą być super narzędziem, co nie jak, jak każde inne narzędzie, może być dobre, może być złe. Dokładnie. To co, zaczynamy? Możemy zaczynać, tak. Teraz poważnie, kamera się łączy, ten koniec licznej rozmowy. Dobra, Janek Kiwiński, Dirty Dnore. Umawialiśmy się na ten podcast półtorej roku? Gdzieś? No trochę tak zawsze była rozmowa, że ja oglądałem Twój odcinek, potem mówię, że super, Ty wydasz się kiedy wpadałem, mówię, że niedługo. No i tak minęło tego czasu trochę. Miał, ale czy też miałeś fajny podcast z Piotrkiem Krajewskim i Mateuszem Szachowskim i tam było poruszone całe to, to twoje od początku jeżdżenia na rowerze, skąd to się wzięło, dlatego nie będziemy robić The Legend of Jan Kiliński albo Derlin Moore, tylko chciałem z tobą pogadać o projektowaniu rowerów. Bo to w tamtym podcaście było tak lekko ruszone, a wydaje mi się, że to jest mega ciekawy temat. Sko jak się projektuje rowers, ilu części się składa, skąd te części ogarnąć? Ile tego jest nie wiem, z katalogu chińskiego, ile mm. trzeba samemu wytworzyć. A że jeszcze projektujesz w no To to też tym bardziej jest e, bardziej skomplikowane niż taka rama. Bardzo się cieszę, że nie będziemy znowu rozmawiać o mnie. <laughs> znaczy, no trochę o tobie, nie? Dobra, Janek. E... Kiedy ty się za zacząłeś uczyć projektowania, jakby? Wiesz co? Myślę, że taki czas, kiedy byłem w liceum, wtedy byłem taką jakby najmocniej techniczny, byłem przekonany, że na pewno chcę robić rzeczy techniczne. Wtedy w ogóle zaczynałem rysować pierwsze projekty rowerowe, już wiesz, na zasadzie w kartki w zeszycie, gdzie to sobie rozrysowywałem. Miałem takie zajawki, że w ogóle rozpisałem sobie kiedyś. Wzór z trygonometrii na idealne wybicie, gdzie podstawiałeś wiesz, dane i ci wychodziło, więc wtedy byłem bardzo mocno tym zajarany. Był to czas, kiedy jeździłem dla Duncona i pamiętam wtedy, przyszedłem do projektanta z narysowanym kartką z zeszczytu projektem, który mniej więcej wyglądał jak Shine i mówię: że Trzeba zrobić taki rower. A on tak patrzy, nie, nie, nie da się zrobić, co nie. I po kilku latach udało się już w innej firmie to zrobić, więc myślę, że od liceum już tak mniej więcej się fokusowałem w tym kierunku, że fajnie by było robić coś w stronę projektowania rowerów, ale raczej realizacji, żeby nie tylko zaprojektować, ale rzeczywiście od pomysłu dojść do gotowego, gotowego produktu. Dobra, ale jakby skąd wziąłeś tą techniczną wiedzę? No bo to nie jest tylko wiesz, narysowanie na kartce tylko musiałeś się kada nauczyć. Mhm. E, z dobyć skądś wiedzę, że ok, mam fajny projekt roweru, to teraz jak go stworzyć, jak go wiesz, wyprodukować fizycznie? Wiesz co, to przechodziło bardzo płynnie. Jeżeli chodzi o samą naukę kadra, no to już to był ten czas, kiedy mogłeś w internecie znaleźć bardzo dużo samouczków i myślę, że to mi dało najwięcej, bo Nocy, ile ja zarwałem, wiesz, tworząc kolejne, samo kolejne, kolejne, potem jakieś projekty, projekty, do tego było naprawdę bardzo dużo. Przede wszystkim uczyłem się przez praktykę, czyli wiesz, jakby ucząc się, tworząc jakiś projekt według tutorialu, potem już znałeś te techniki i bardziej potrafiłeś się wprowadzić dalej. I jeżeli chodzi o samego KADA, to tak się uczyłem. Jeżeli chodzi o realizację projektu, tak, żeby go stworzyć i potem go zrealizować w rzeczywistości, to no też już jest to związane to właśnie z tą historią, o której że rozmawiałem z Piotkiem, że ja byłem najpierw zawodnikiem, a potem, po, potem mogłem zacząć projektować dla firmy Dartmoor, na początku jako koncepcję, a potem patrząc, jak te koncepcje, nawet z kartki w zeszycie, stają się jakimś przełożeniem na projekt przez naszych producentów, zacząłem jakby ściągać ten proces coraz bliżej mnie, czyli już nie na karce, tylko już prosty projekt w kadzie 2D, potem w 3D, potem bardziej zaawansowane zawieszenie. Na początku rurki z katalogu, potem ja robię już te rurki, więc jakby krok po kroku ściągając ten proces realizacji tego projektu przez fabrykę, ściągnąłem go na siebie, też w międzyczasie się ucząc bardzo przez praktykę. Dobra, jak projektowałeś 24 playera, 26 playera? Skąd kąty brałeś? To było coś, że sobie wymyśliłeś, czy mierzyłeś jakieś rowery, albo inspirowałeś się którymiś modelami. Konkretnie, czy to po prostu próbowałeś? Wiesz co, miałem pewne założenia. To był czas, kiedy naprawdę na rynku było bardzo mało dertuwek, jakichś sensownych. To był ten czas, kiedy na pointach się jeździło, nie wiem, Miałem się. pointa. Point... No. To była moja pierwsza taka rama rama do składania. No ja też miałem Pointa, potem miałem go kilka razy spawanego. I pojawił się ten moment, kiedy można było. W Dartmurze stworzyć ramę od dowolnej geometrii. Tylko nikt tej geometrii za bardzo nie mógł podać, bo były tylko te tylne widełki 420 w rowerze 26 cali, a mówię, że da się to zrobić krócej. Fabryka mówi, możemy zrobić krócej, tylko nikt tego wcześniej nie robił. I jakby z własnej jazdy z tego, co mi mówią ludzie, co potrzebują w którą stronę. Stwierdziłem, że możemy zbudować geometrię, która moim zdaniem tak trochę intuicyjnie będzie ok, Postał pierwszy rower i okazuje się, że jest bardzo ok. Dobra, bo znaczy. 26 Playera właściwie do dzisiaj sprzedają w tym, tej samej geometrii. Nie, no w tej samej to geometrii, to ciężko powiedzieć. Nie, wiesz, co, ona była z każdą generacją, była ona delikatnie zmieniana. Teraz będzie znowu zmieniana, bo trochę widać, że pojawia się zapotrzebowanie na dłuższe dertówki, bo one cały czas rosły kiedyś te dertówki, to były tak krótkie, że pewnie można byłoby się przewrócić, siadając na nich. No jak ja się barspin nauczyłem, to haczyłem ten o no, stopę No kołem. dokładnie, trzeba było piętać. Badanie No dokładnie, dokładnie. Um, więc ona się zmieniała. Z każdą generacją się ona trochę zmieniała, support szedł delikatnie w dół, przód się delikatnie wydłużał, więc jakby te zmiany były, ale mniej więcej koncepcyjnie od początku do tego momentu, chyba siódma czy ósma generacja, to te ramy gdzieś tam małymi kroczkami się tylko ewoluują. Ja ci na przykład strasznie zazdrościłem, no ale dopóki jeszcze tego nie wiedziałem, ja ci tego zazdroszczę, że ty uciekłeś z Warszawy w góry. Zanim to było modne, zanim ogarnąłeś sobie pracę zdalną, to było, mhm. nie wiem, dwa, trzy lata przed covidem może. Mhm. I taki mega fajny okres na to wykorzystałeś na przekształcenie siebie, na pracę zdalną z gór i życie bardziej e, bliżej natury, bliżej z tymi rowerami jeszcze niż w Warszawie. I dodatkowo też powiedziałeś kiedyś, że jak jeździłeś na dirtówkach, to projektowałeś dirtówki, jak zacząłeś jeździć na enduro, to zacząłeś projektować rowery enduro. Teraz masz tak samo, to samo z elektrykami. Mhm. Jak, jaka jest różnica w procesie fula a sztywniaka? Wiesz co, rawer zawieszony jest jednak dużo bardziej skomplikowany, i to nie wynika tylko z tego, że on ma zawieszenie całe, ale jakby ilość sił, która w nim się pojawia, jest, jest ogromna, karton trzeba skalkulować. Dlatego zobaczmy, że fule ogólnie często pękają w bardzo dziwnych miejscach, bo tamte przełożenia sił są naprawdę bardzo dziwne w, w, w takim układzie. Więc to jest dużo bardziej skomplikowany model, wymaga e, dużo więcej analiz, już takich softowych, gdzie te siły się rozkładają. No, plus jest dużo więcej elementów, co nie ma. Tak naprawdę w sztywniaku mamy dwie przednie rurki, z tyłu cztery rurki, do tego, 2 e, trzy, cztery, cztery łączniki i mamy, mamy ramę. A w przypadku Fula to jest kilkanaście albo kilkadziesiąt elementów, które trzeba ze sobą e, połączyć, sensownie połączyć. Więc, no. Dużo, dużo bardziej skomplikowany projekt. Eee, jak do tego ma się jeszcze rozmiarówka? No bo zaprojektować, wiesz, idealny, właśnie, da się zaprojektować idealnego fula. Wiesz, co, ciężko powiedzieć, co to jest idealne. Dokładnie. Co nie, bo jakby co, nawet już nawet samo powiedzenie rower do enduro, czym jest rower do enduro? To jest rower do wyjeżdżania na długie wycieczki po górach w ciężkim terenie, czy do ostrego łomotania w ciężkim bike parku, co nie? I to, to są to ciągle dwa rowery enduro, tylko, że idealny do tego i idealny do tego to będą skrajnie inne rowery. Więc myślę, że nie ma czegoś takiego jak idealny rower enduro, chociaż ja staram się projektować idealne rower enduro pod siebie. <gry> Czyli na długie wycieczki. No tak, na długie wycieczki. I e... tylko pod górę jeżdżę. Ile razy musisz jeździć do Chin, żeby ogarniać części albo zobaczyć, co jest dostępne w fabrykach, żeby na przykład te części jakby skomponować swoje projekty? Mhm. Wiesz co, jeżeli chodzi o w ogóle kładanie części do projektów Dartmura, to w tym momencie w zasadzie nie korzystamy już zupełnie z tak zwanych open moldów, czyli z tego co ma fabryka do zaoferowania, żeby nasza zbudować, nie wiem, na ich mówie, na ich hakach czy nie wiem, na jakimś rokerze, większym elemencie. Wszystko jest całkowicie projektowane już przeze mnie. Bo po prostu już teraz te ramy, jak zresztą pewnie jak patrz na Dartmoor, to widzisz, że on jest dosyć spójny, cała rama jest spójna, każdy element jest spójny ze sobą, a to, co możesz wybrać w katalogu, to jest. Tak, że potem ta rama wyglądałaby jak składana z klocków Lego i to jeszcze nie pasujących do końca do siebie. W tym momencie rynek, jest, rynek rowerów enduro jest bardzo konkurencyjny, więc ten produkt musi być pod każdym względem bardzo mocno dopracowany. Również z tej strony wizualnej, no bo to jednak jest rzecz, na którą patrzysz i ludzie kupują wzrokiem, więc nie ma szans, żeby brać te gotowe rozwiązania. A jeżeli chodzi jak często, to na pewno stanie za rzadko. Ale to jest związane z tym, że wiesz, mieliśmy długo, długi czas covidowy, i ja teraz w marcu lecę do Azji pierwszy raz od czasów pandemii. Wow, trzy no lata już. No, wiesz co, ogólnie ja nie chcę mówić, że tam u nas były problemy, ale ogólnie każdy, kto produkuje w Azji, to problemy post postCOVIDowe związane z tym, że się wymieszali ludzie. Pojawiła się, wiesz, nowi, nowi spawacze, ale też, nie wiem, ludzie od e, zarządzania jakością się pojawili nowi. Jedni odeszli, ludzie przyszli i wszystkie procesy, które były przez lata wypracowywane, to nagle się okazuje, że trzeba tam lecieć i rzeczywiście to posprawdzać, bo bywa różnie. I to myślę, że każdy, kto siedzi w jakiejś branży rowerowej i patrzy na te najnowsze rowery, jakie wychodzą, nawet powiedzmy z tych topowych marek, to widzi, że tam z jakością to się nie porobiło za dobrze. O, i dlatego właśnie wziąłem ci na podcast, bo ty masz taki insiderski look na to projektowanie, że to nie jest tylko samo narysowanie roweru, wysłanie maila, proszę wyślijcie mi taki, tylko właśnie, że widzisz cały proces. który mam, ile jest w ogóle mm, wersji demo twojego projektu? No bo jak projektujesz coś w KADzie, no, masz ten cały projekt i to działa, te wszystkie wyliczenia są ok, mm -hmm. cała kinematyka działa, no to w którymś momencie musisz dostać tą taką wersję testową i on... Spawacie od razu w Chinach, żeby mniej więcej ten proces już zacząć, czy macie gdzieś tutaj na miejscu to wszystko? Nie, spawamy wszystko dokładnie w tej fabryce, w której będzie, bo ten produkt finalny jest oparty na prototypie, czyli jeżeli mamy standard wykonania prototypu, to jakby to jest potwierdzenie, na którym potwierdzamy, że tak ma być. Więc nie możemy produkować czegoś u siebie, a na tej podstawie potwierdzić gdzieś w jakiejś fabryce, gdzie prawdopodobnie niektóre procesy będą inne, pojawią się pewnie problemy, o których nie mamy pojęcia, bo za każdym razem się pojawiają jakieś nowe, przeważnie związane właśnie z technologią produkcji, bo każdą rzecz się robi jednak troszeczkę inaczej. Więc tak jak odpowiadając na Twoje pytanie, Produkujemy prototyp w Azji, przyjeżdża do nas. Ostatnio, na przykład, jeżdżę na takiej ramie, która jest taką świeżynką na, na ta kolejny rok. Jeszcze jeden albo dwa do przodu. Pierwszy prototyp, już po tym, jak doszedł do mnie, ja go zobaczyłem na żywo. To już są pierwsze poprawki, bo to co innego jest w komputerze, co innego jest na żywo. Po pierwszych kilku dniach jazdy już mam w głowie nowe poprawki, i powiedzmy po miesiącu już wiem, jakie zmiany będą już takie finalne w kolejnym prototypie. I ten drugi prototyp, no to jest przeważnie już w 90-95% taki, jak będzie finalna produkcja, ale zawsze jeszcze się pojawiają jakieś drobne rzeczy, na przykład wiesz, po dłuższej jeździe jednak mocowanie, przelotek jest takie, że tutaj coś nie działa tak, jak należy. Nie wiem, okazuje się, że jakaś podkładka, coś jest drobna rzecz. I jeszcze można ją poprawić. A masz y, kilku riderów, którym wysyłasz taką tą próbkę swoją do testowania? No bo każdy rider ma inne podejście do jazdy. Jak na przykład ja zacząłem jeździć enduro, to dla mnie to było już to powiedziałem kiedyś rozwinięcie jazdy na skateparku. Że ja widzę, wiesz gorzej, no to się wybijam. A na przykład taki Sławek Łukasik, no to będzie starał się jak dłużej mieć chyba przyczepność e, z kołami, więc ma też inny styl jazdy, inną technikę. Czy bierzesz pod uwagę innych riderów, czy skupiasz się bardziej na Twoich odczuciach? Tego Wiesz projektu? Co? Przede wszystkim muszę wiedzieć, do kogo będzie dedykowany rower, bo jeżeli ja robię rower, który ma być amatorskie enduro, rodzaj fanbajka dla każdego, kto chce pojeździć w bike parku i trochę się pościgać, to nie mogę brać w 100% tylko opinii racerów, bo oni mają bardzo skrajne opinie, co nie? Jakby... E Ktoś kto skacze, kto jeździ na przykład w takim stylu jak ty jeździsz, będzie chciał mieć rower, który będzie miał dosyć krótki tył, będzie zwinny, będzie skoczny. 420. No właśnie. Oziomek, który się ściga i chce być jak najszybszy. On będzie chciał rower długi, bardzo stabilny, przyklejony. I ja jestem daleki od tego, żeby szukać idealnie kompromisu po środku, tylko dokładnie wiedzieć jakiego stylu szukamy i jednak się kierować w tym kierunku, gdzie, gdzie... Gdzie była koncepcja tego roweru? I na przykład dlatego przy tym nowym rowerze przede wszystkim biorę pod uwagę tutaj zdanie, nie wiem, Piotka oczywiście swoje doświadczenia. A jeżeli chodzi o riderów takich typowo enduro, to takie ogólne założenie, czy na przykład nic ich jakby nikuje w tym rowerze? Co nie, czy nie ma takiej rzeczy, która bardzo przeszkadza niż to, że oni by mieli wersję idealną dla siebie. Rozumiem. A... Jak to mają się do tego ramy karbonowe? No bo spawanie to jest jeden proces, ale pienie ram, zainwestowanie w formę, forma mhm. nie kosztuje majątek chyba do karbonu. Aluminiowa jest dużo droższa. Aluminiowa jest dużo, dużo droższa? Tak, dlatego, bo aluminiowe ramię, tak jak rozmawialiśmy, zaraz ci powiem, tak na szybko na przykładzie Thunderberda Jest tak na szybko. Jest kilkanaście, co najmniej trzynaście moldów, odkówek, elementów, które łączą. Każde no są wiesz, dwie potężne formy, które odbijają element. I taka forma do odkówki do aluminium, biorąc pod uwagę cały rower, wychodzi dużo drożej niż forma karbonowa. Tylko że aluminiowych rowerów sprzedaje się dużo więcej, więc jakby finalnie on się rozkłada na większą ilość ram, ale inwestycja. W customową, pełną ramę aluminiową jest dużo większa niż w ramę karbonową. Bierzesz pod uwagę koszty produkcji podczas projektowania, czy to jest dopiero na dalszym etapie? No tak, jak właśnie, nie wiem, Santa ma rozmiarówkę bardzo bardzo taką rozbudowaną: XS, S, M, L, XL i może jeszcze większe. I ten tylny trójkąt ciągle się zmienia, i cała geometria, a niektóre ramy mają także, że mają tylny trójkąt taki sam, a zmienia się przód. Mhm. A u ciebie jak to wygląda? Bo to za, zawsze, wiesz, ta rozmiarówka wiąże się na pewno z kosztami niż z y, jakimiś tam widzimi się. Wiesz, są, najpierw powiem ci o tych kosztach. Jeżeli chodzi o produkt, to tak jak ci powiedziałem, na początku zastanawiam się... Do kogo ma być produkt, w jaką półkę cenową celujemy, i wtedy dokładamy do tego technologię, którą możemy użyć, bo mniej więcej możemy szacować, ile gotowy produkt w tej technologii będzie kosztował. To jest, jakby jeżeli chodzi o samą cenę jednostkową. Druga rzecz to są rozmiarówka i to rzeczywiście, ile chcemy mieć ich na magazynie, jak bardzo. Zmieni się sprzedaż, jeżeli my zróżnicujemy tą rozmiarówkę. No i rzeczywiście, jeżeli chodzi o no to my nie mamy aż tak szerokiej rozmiarówki. Bardzo często nawet tylko w dwóch rozmiarach, na przykład tak jak karbonowa rama, jest tylko w dwóch rozmiarach. Niektórzy oczywiście narzekają, że chcieliby mniejszą, chcieliby większą, ale prawda jest taka, że te środkowe rozmiary to robią 80% sprzedaży, więc przy dość dużej inwestycji w matryce, a tak jak rozmawialiśmy, aluminiowa matryca jest droższa, ale wystarcza praktycznie jedna do wszystkich rozmiarów. Tam tylko ten mol spawalniczy jest dodatkowy. On jest jakby tylko małą częścią tych kosztów. A jeżeli chodzi o karbon, no to każdy rozmiar to jest oddzielna pełna matryca. Czyli tutaj rzeczywiście każdy rozmiar to jest dodatkowy koszt pełen jakby całego, całej ramy. Dlatego w karbonie jest mniej tych rozmiarów i to też możesz zauważyć, że często w tych takich mniejszych firmach karbonowe rozmiary są jest ich po prostu mniej. Myślę. No to spoko właśnie. To, jest, to, jest, to mi się strasznie podoba, że masz taką wiedzę na ten temat. Powiedz mi jeszcze, wiesz, aż, się, aż tak się w ciebie wsłuchałem, że zgubiłem <laughs> pytanie. Czy da się zautomatyzować proces yy, produkcji? W szczęście sensie, proces projektowania, bo teraz wiesz, wiesz, dużo tych wszystkich AI, wspomagaczy, mm. i czy to w naszym, ja to widzę, wiesz, w Photoshopie, w montowaniu filmu jest dużo takich pomagaczy, czy... Da się, nie wiem, odpalić prawie że gotowca z skada gdzieś i tylko parę rzeczy pozmieniać? I czy to pójdzie w tą drogę w przyprojektowaniu? Wiesz co? Wydaje mi się, że nie pójdzie w tą, w tą drogę, bo to co mówisz, jest wykorzy wykorzystywana sztuczna inteligencja, która musi się czegoś tam nauczyć, to przeważnie robi się po to, żeby robić coś w. <grym> setkach, tysięcy, milionach różnych wersji, wariantów, które ma wygenerować się algorytm. Jeżeli chodzi o ramę, no to myślę, że projektujesz jedną ramę przez sztab ludzi przez długi czas, dopasowując się do rynku prawdopodobnie na któryś etapach jakichś koncepcyjnych wyglądu. na inteligencja mogłaby pomóc na zasadzie korzystania z jakichś takich ogólnych praw. nie wiem, trójpodziału, czy y, analizując to, co jest na rynku, jakieś, y, to jak są odbierane różne ramy, ale myślę, że pełnego projektu sobie nie wyobrażam. Znaczy, szkoda. <laughs> w sensie, by to było mega ciekawe, nie? że wpisujesz parę rzeczy, dobra, chcę rower taki, 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 dostajesz kilka wzorów, patrzysz, dobra, ten będzie w moją drogę, biorę ten i go, i go dalej rozwijam. Myślę, że w przypadku na przykład geometrii byłoby to możliwe. Tak? tak, myślę, że wtedy że, wiesz, jakby tu są pełne założenia, że do skakania chcemy takie i takie parametry, do jazdy szybkiej chcemy takie i takie parametry. Ogólnie bierzesz ilość ram na rynku, które są, jeżeli chodzi o rozmiarówkę, i on wtedy na przykład algorytm ci analizuje to wszystko i wypluwa ci gotowe rozwiązanie dla ciebie. Dobra. Elektryki. Mhm. Przeszedłeś z enduro na elektryki ostatnio? To nieprawda. Nie? Dołożyłem elektryka, Co? a nie przeszedłem. Dobra, przepraszam, sprostowane. sprostowane. Jak różni się projektowanie elektryka w stosunku do zwykłego fula, Bo czasem, znaczy, dla takiego przeciętnego kowalskiego, który nie widzi tych najlepszych elektryków, które już no nawet nie wyglądają jak elektryki, jak te treki czy specy, mhm. że wystarczy dolną rurę wywalić, wsadzić tam baterię, wsadzić silnik i to działa. Czy to jest takie proste, czy? Z grubsza może tak, ale, ale nie do końca. Na pewno Elektryk ma kilka plusów pod względem projektowania dla mnie, ponieważ i tak ten rower jest ciężki, więc ogólnie aż tak bardzo nie trzeba patrzeć na masę całości. To na przykład, bo teraz projektuję właśnie rower elektryczny aluminiowy i na przykład przy dolnej rurze robimy ścianki. Dwa razy grubsze na przykład niż ciężkich rower radąchilowych, i możemy sobie na to pozwolić. Przez to jesteśmy też spokojniejsi bardziej o wytrzymałość. Bo jakby biorąc pod uwagę, że gotowy rower waży tam dwadzieścia kilka kilogramów, bo my zakładamy, że ciągle robimy takiego powiedzmy klasycznego elektryka, nie takiego elektryka wersji SL. To jakby to, czy my dorzucimy do ramy. 100 czy 200 gram, to na całości nie ma żadnego znaczenia. A w przypadku, na przykład, roweru lekkiego, trailowego Enduro no to 100 gram to jest bardzo dużo. Mhm. Więc pod tym względem dla mnie duży plus projektowy. Jeżeli chodzi o inne rzeczy związane z projektowaniem elektryka, to dla mnie na przykład ostatnio była wielka walka o dolną rurę i miejsce na baterię. Bo mnie strasznie rażą te ogromne, wielkie dolne rury, wiesz, takie, takie, taka, taka rynna wsadzona no, no, no. do roweru. Więc starałem się to sfitować jak najbardziej się da, a u nas Wojtek gość od elektryku mówi: Tu musimy mieć taki zapas, tu musimy mieć taki zapas i wiesz, rośnie ta rynna, taka coraz większa. Mówię, da radę ciśni, da radę ciśnien. Drugie to trochę ciaśni, żeby ta rura chociaż troszeczkę wyglądała ładniej. <grytanie> o właśnie, ja kiedyś nie rozmawiałem z kimś, czy da się rozdzielić baterię w elektryku, żeby ją. Podzielić na trzy części, mieć w tylnym trójkącie po lewej i prawej stronie na dole jedną część baterii i w rurze dolnej, i z tym właśnie zejść z wagą i obniżyć ten środek ciężkości jeszcze niżej trochę. Wiesz co? Myślę, że dałoby się, tylko że nie do końca chyba to miałoby sens, ponieważ bateria to jest ogniwa w obudowie, a to znaczy, że mielibyśmy trzy obudowy okay. i koniec końców te ilość, pojemność tej baterii do wagi jej wyszłaby większa waga niż, niż w jednej baterii. No bo, za, bo na przykład w elektryku jest fajne to i w motorze, że ten środek ciężkości jest obniżony bardzo mm -hmm. i na elektryku przez to trochę, nie wiem, lepiej się jeździ, mm -hmm. więc zastanawiałem się, czy jeszcze da się z tej górnej, o, dla mnie największym problemem jazdy na elektryku było skręcanie z plecakiem, no bo ten, mm -hmm. czuć tą wagę tego roweru, że on cię, wiesz, ściąga bardziej na lewo i zastanawiałem się, czy właśnie da się Tą wagę obniżyć jeszcze i przerzucić tą baterię na tylny trójkąt gdzieś na dół. Myślę, że na tylny trójkąt nie miałoby sensu ze względu na masę nieamortyzowaną. To już wchodzisz, wiesz, jakby wachar zaczyna Ci też pracować. Jeżeli go dociążysz wachar, który pracuje, to upośledzisz troszeczkę układ amortyzacji, no, układ zawieszenia. No i wszystko jasne. No to na przykład te beznadziejne elektryki, które mają silnik w tylnej pieście. To w ogóle jest dramat. Czyli masz ogromną masę nieamortyzowaną, wpadasz w kamień i od razu ona przechodzi na ogromną masę, łapie pęd i w ogóle to jest upośledzony cały system e, działania zawieszenia. Ja, Projektowałeś sztywniaki, fule, elektryki, czy będziesz szosę robił? Nie. Ale jeździsz czasem na szosie? Nie. Nie jeździsz? Na trenerze. <noise> <noise> to możesz, wiesz, dedykowaną szosę, szosę pod trenarze zaprojektować. Taką bez, bez widelca. Tak, ta, dokładnie. No. Dobra, myślę, że z grubsza poruszyliśmy projektowanie. Czy chciałeś coś dodać, co o co nie, nie pomyślałem zapytać? Bo ty masz, wiesz, widzisz to więcej niż ja to widzę na pewno. Wiesz co, na przykład, jak mówimy o elektrykach, to jest rzecz, którą. Jaki jest ładny elektryk dla Ciebie? No na pewno Spec Turbo SL, widziałem na żywo, ale ten rower kosztuje majątek. I mhm. Jak gdzieś tu jakiś gość jechał na tych, jak mówię. Mhm. Niewiarygodne, niewiarygodnie ten rower wygląda na żywo, przez to, że a, nie wyglądał jak elektryk. Dwa, był cały, ładny, okrągły i matowy i przez to jeszcze szczuplej wyglądał w czarnym kolorze. No i to był chyba najładniejszy elektryk, jak widziałem. Dla ciebie był najładniejszym elektrykiem, bo był najbardziej podobny do klasycznego roweru, który znasz jako rower ładny. Dokładnie tak. No i zobacz, na przykład, bardzo dużo osób narzeka, że elektryki są strasznie brzydkie i dziwne. Pamiętaj sobie, weźmiesz takie m, elektryki jak na przykład BH. Nie wiem, czy jeszcze jeździłem, dziwne tak. BH, więc tam gdzie się pojawiały. Albo e, Bianki, kojarzysz Bianki? Bianki na pewno kojarzysz, bo to jest czasowa marka. Ale to nie wiedziałem, że elektryki mają Bianchi. Obejrzyj, sobie. Tak? To myślę, że obejrzysz i nie będziesz w to. Po prostu zobaczysz i nie będziesz wierzył, że oni zrobili tak, takiego potworka. E, tylko e, elektryki są dla mnie z tego punktu ciekawe, jeżeli chodzi o projektowanie, że bardzo dużo ludzi wchodzi w rowery elektryczne, omijając rowery mm, klasyczne, bo na przykład rower elektryczny pozwala ci. Pomimo tego, że nie masz jakby tej, tej siły, nie masz możliwości fizycznych jeździć po górach, to nagle masz gotowe rozwiązanie. Czyli ty od razu wchodzisz do tego roweru, i jakby nie jesteś obyty, opatrzony z klasycznymi rowerami, tylko dla ciebie to jest zupełnie nowy produkt. I jeżeli on jest jakiś dziwny, taki, wie, designerski, to robi się ciekawe, dlatego bardzo dużo rowerów elektrycznych jest projektowanych zupełnie w oderwaniu do klasycznych rowerów, ponieważ jest to produkt przeznaczony dla zupełnie innej osoby. I bardzo warto w ten sposób czasem spojrzeć na rower elektryczny, który mówimy, że jest paskudny, bo on nie jest zaprojektowany dla ludzi, którzy już są obyci z rowerami. Tak, fatbajki. Ja czasami się dziwię, dlaczego ludzie jeżdżą na fatbajkach na mieście, nie? Przecież to jest. No... To jest dziwna moda. To jest dziwna moda, no ale to, to się wiąże właśnie z tym, że ludzie chcą czegoś innego i patrzą na rower innymi kategoriami, nie? Albo te rowery jak one się na, takie, takie e, cruisingowe. Kruzery, no. Kruzery, no no, no to, to też wiesz. Nie wygląda jak. Rower. No tak, no ale my patrzymy faktycznie na rower. Projekt roweru elektrycznego prawdopodobnie wywodzi się z projektowania fullów, a jakby ktoś się wywodził z projektowania motocykli to też inaczej by na to wszystko patrzył. Nie? Mamy kilka firm motocyklowych, które weszły w rowery elektryczne i też są to zupełnie inaczej wyglądające rowery. No I, i też w Tychach jest chyba firma, mm, która właśnie sama robi takie elektryk, takie potwory, Monster Bike się chyba nazywają. Mhm. I to jest właśnie taka pospawany stary full z baterią i gościu to normalnie przycina na tym jak na Stube, motorze. odcina ma na ten, No wiem, to nie jest rower elektryczny, <grym> tylko to jest motor elektryczny. No właśnie, jaka jest różnica? Tylko przepisy odnośnie prędkości? Przede wszystkim rower elektryczny może jechać tylko wtedy, kiedy pedałujesz. Pomaganie pedału. To już, to już jest absolutnie wiesz, jeżeli odkręcasz manetę i jedzie, to już nie jest rower elektryczny, to, to jest motorower, motocykl elektryczny, nie wiem jak to nazwać. Ogólnie tak według przepisów, to rower elektryczny po, po, Poza tym, że jest wspomaganie w pedałowaniu, no to on może wspomagać tylko do 25 km na godzinę. Są te wersje takie miejskie do 40 km na godzinę, ale one wtedy już podchodzą po troszeczkę inne przepisy. Muszą mieć też inaczej tam oświetlone i tak dalej. Ale takie to, co jest rowerem elektrycznym, to jest rower, który ma wspomaganie, który jedzie cię do 25 km na godzinę. Dobra, właśnie, jak Ty projektujesz rower elektryczny, to zajmuje Ci, no tak jak mówiłeś, dwa lata na przykład, mhm. a technologia cały czas się zmienia to czy ty bierzesz poprawkę na to, że za dwa lata może być dostępny w lepszej cenie inny silnik mniejszy i trzeba to będzie szybko zmienić i poprawić, czy już jest zaprojektowane na tą wersję, na ten silnik, to nic nie tykamy? Ja też wiem, jaki będzie silnik za dwa lata. Okej. Okay. No bo przecież producent, wiesz, silników, oni tak naprawdę dłużej rozwijają silnik niż ja rozwijam ramę, więc ja już mam wcześniej mniej więcej koncepcję kto co będzie miał i ja już projektuję pod to, co będzie za dwa lata. Okej. Okay. A I... Jak widzisz właśnie przyszłość tych rowerów elektrycznych, bo to ja uważam, że to jest super, super rzecz dla wszystkich tak naprawdę, czy rowerzystów, rowerzystów, czy po prostu ludzi, którzy od czasu do czasu skakują na rower, no bo jest to ogromne ułatwienie dla nas jako sportowców. To my się bardziej zmęczymy na rowerze elektrycznym niż na normalnym, bo przejedziemy dwa razy szybciej, dwa razy dalej i się upocimy i mhm. jak ja pierwszy raz wsiadłem na elektryka, to po prostu ziemia ze mnie lała pod się ze mnie lał strumieniami. A ty jak to widzisz? Czy to będzie właśnie, że powoli wyprze te takie podstawowe rowery, jak się, komunii, śmiałem, jak się komunijne rowery kupowało? Nie? Mm. Że każdy miał górala pierwszego, że teraz zostanie pierwszego elektryka? Czy? Wiesz co? Myślę, że one będą coraz bardziej popularne, bo już tak, już mówiliśmy to tyle razy. To pozwala dużo, dużo więcej. Rower elektryczny pozwala na dużo więcej. A jak się nauczymy na nim jeździć, to moim zdaniem nawet nie zjeżdża gorzej niż rower zwykły analogowy. Myślę, że na pewno będzie się to bardzo mocno rozwijało. Myślę, że też będą dużo bardziej dostępne dla ludzi. Mam nadzieję, że będziemy coraz bogatszym społeczeństwem i będzie nas stać na te droższe rowery elektryczne. Wiesz co, myślę, że jeśli chodzi ogólnie o trendy rozwoju rowerów elektrycznych, no to są jakby takie dwa kierunki. Pierwszy to jest ten taki bardziej klasyczny, którym ciągle my jesteśmy, czyli jest to silnik 250 W, rower 20. 3,25 kg, czyli ten taki cięższy. No i jest ten drugi mocno rozwijający się trend to są te wszystkie SL-ki, czyli rowery, które rzeczywiście schodzą poniżej 20 kg, które mają ograniczony zasięg, mają ograniczoną moc, ale chodzi o to, żeby ten rower był jak najbliższy rowero, rowerowi, rowerowi analogowemu. I dużo osób mówi, że. Ta, te SL-ki będą się rozwijały dużo bardziej. Ja nie jestem do tego przekonany, bo te lżejsze elektryki, one nie dają takiego dużego fanu, jaki właśnie daje taki rower na tym poziomie 250 W. Więc no, tak, w którą stronę będzie się rozwijało. No ale tak, ale im więcej się czegoś sprzedaje, tym technologia musi stanieć. Tak, bo z żarówkami LED-owymi, Że tam mm, nie wiem, czy właściciel IK, ktoś związany z ik powiedział, że on inwestuje w technologię LED, że teraz jest bardzo droga, ale im bardziej będziemy tego sprzedawać, to spadnie do jakiegoś pułapu cenowego i para 20-15 lat później wszystko tutaj się świeci na LEDach za pół darmo, tak naprawdę, nie? No, myślę, że to jest zupełnie inna skala, ale jest musimy poczekać na to aż mniejsi producenci wejdą na tyle mocno na rynek, że ludzie zaczną się zastanawiać, czy o nich są mieć trzy tam główne silniki, nie, czy cztery, nie jak Shimano, Brose, Bosch i Yamaha. I teraz się pojawia też Bafang. Bafang moim zdaniem ma bardzo fajne produkty, ale ciągle jest odbierany jako coś takiego niepewnego. Moim zdaniem, jeżeli wejdzie BaFang mocniej, plus pojawi się pewnie jeszcze ze dwóch, trzech nowych producentów, zacznie się większa konkurencyjność. Szczególnie jak, jak BaFang, czyli Chińczycy, wejdą w to mocniej, to nagle się okaże, że ta sama technologia może kosztować mniej, i rzeczywiście prawdopodobnie będziemy mieli tańsze rozwiązania. Ale biorąc pod uwagę, że wszystko drożeje, to może nie tańsze, ale z perspektywy czasu będą chociaż w tej samej cenie. Tak. <grych> Dobra. Przejdźmy do Twojego podejścia do social mediów, bo mm -hmm. to jest jakby Twój drugi konik. Całe Dirt Mori jest trochę oparte o tworzenie kontentu, o sz mm, szerzenie, mm, szerzenie, szerzenie. Promowanie grawitacji rowerowej. O tu właśnie tego chciałem uniknąć, grawitacji rowerowej, bo to jest takie dziwne określenie, ale chyba nie ma na to innego e, słowa, zdania. Jakie swoje podejście do social media w ogóle? Bo ty produkujesz bardzo dużo kontentu różnego, mhm. czy to są recenzje, czy to są filmy z jazdy, stripów, zdjęcia, różne kolaboracje z różnymi firmami? Wiesz co, jeżeli chodzi o social media, no to jest. Działamy od bardzo, bardzo dawna i bezpośrednio jako Dartit More, ale wiesz, w Dartmurze poza rzeczami projektowymi też jestem zaangażowany w projekty marketingowe. Wiesz, ode mnie, żona Magda zajmuje się social mediami Dartmura, więc, jakby jesteśmy tego bardzo blisko. Więc Obserwujemy ten rynek bardzo mocno i jesteśmy tego przy tym bardzo blisko, więc też z czasem zaczęliśmy, no jakby musieliśmy się jakby z tym pogodzić, nie kopać się z koniem, nie obrażać się na social media, że jemy w czasach, gdzie one są na co dzień, cały czas i są jakiegoś typu narzędziem, które można użyć albo mądrze i zrobić z nimi coś fajnego. Albo wrzucać głupie rzeczy i cieszyć się, że nam rosną statystyki, nie? zobaczyć po co to robimy, dlaczego to robimy. Ja, z racji tego, że już wiesz, tym, kurde, ponad 20 lat, w tym około 20 lat jestem w tej branży rowerowej, mam bardzo dużą wiedzę wyciągniętą, jak, jak tu widzisz, i z projektowania, i też z samej jazdy, więc mam. Radość dzielenia się tym doświadczeniem wiedzą. Sam zresztą w tematach, na których się za bardzo nie znam, które wchodzę, nie wiem, foto, wideo, nie wiem, samochody i tak dalej, też oglądam YouTube'a, też wchodzę na kanały, powiedzmy, takie eksperckie ludzi z doświadczeniem, którzy też ze mną się dzielą tą wiedzą i dla mnie super sprawą jest po tej drugiej stronie, kiedy ja mam to wiedzę i doświadczenie dzielić się z ludźmi. Widzę, jak jest feedback, widzę, że rzeczywiście wnoszę do ludzi troszeczkę tymi social mediami jakąś wartość, niekoniecznie tylko głupoty i rozrywkę, ale rzeczywiście może rozrywkę i wiedzy trochę do tego, więc polubiłem się, nie walczę z tym, staram się to robić rozsądnie, staram się nie marnować czasu odbiorców na rzeczy głupie, staram się nie robić rzeczy tylko do podbijania algorytmu i zasięgu, bo nie chciałbym marnować moim widzom czasu, tak jak ja nie lubię jak twórcy robią coś tylko dla, dla zasięgu, bo to bez, dla mnie jest bez sensu. No a tak właśnie, social media są oparte o zasięg i walka z wiecznym algorytmem, i to jak czasem algorytm ucina fajne rzeczy, a promuje jakieś głupoty, to jest, to jest najgorsze i przerażające w tym wszystkim. Wiesz, co no to jest, jakby my jesteśmy konsumentami, a jakby konsument hmm, tworzy. Powoduje, jakby wiesz, jest, kupuje to, więc naszym czasem płacimy, czy to będzie rosło, czy to będzie rosło, więc bardzo ważne jest to, żebyśmy sami sobie filtrowali też rzeczy i nie oglądali e, głupich rzeczy w internecie, raczej te mądrzejsze i nawet te kanały, które mają mniejsze zasięgi, hmm, oczywiście algorytm je troszeczkę ucina, jeżeli będziemy takie rzeczy oglądać, znajomi będą takie rzeczy oglądać, będziemy je promować, to one nigdy nie urosną do rangi robienia pranków, ale ciągle jakby w te, wśród ludzi, którzy szukają wartościowych rzeczy, będą miały dużą wartość. No jak na przykład Twój kanał, który ja on On ciągle nie jest dużym kanałem, tak jak patrzysz, wiesz, na możliwości, jakie są, ale jeżeli chodzi o jakość, no to jest pod wieloma, wieloma względami bezkonkurencyjny, co nie donosi ee, bardzo fajną jakość i uważam, że warto robić takie rzeczy. Coraz więcej oglądam zresztą twórców niedużych, którzy tworzą fajne rzeczy, staram się wiesz i tam to podbijać komentarzami i lajkami i udostępniać, bo uważam, że wszyscy ci twórcy tworzą tą przestrzeń internetową i też od nas zależy to, czy będziemy ją tworzyli fajną, czy będziemy ją tworzyli niefajną. <grym> no. A masz jakiś większy plan na swoje social media do przodu? Czy to jest tak, że okej, okay, dobra, dzisiaj zrobię to, jutro to, teraz będzie pogoda taka? Wiesz, to troszeczkę zależy od kanału, bo tak, jeżeli chodzi o youtuba, bardzo mocno stawiam na to, żeby to były takie evergreeny żeby mm, tak zwany kontent mm, stokowy, czyli on jest aktualny dzisiaj, on jest aktualny za rok i nawet za 5 lat, i jeszcze w dużym stopniu będzie aktualny. Nie robię rzeczy na zasadzie oto mój blogasek z dnia i rzeczy, które są tylko na chwilę, bo one za dwa trzy dni są w ogóle nieaktualne. A jeżeli chodzi. I wtedy takie rzeczy, oczywiście. Dosyć planuję, zastanawiam się nad tym, wybieram jakieś najważniejsze punkty, te rzeczy, które właśnie wnoszą tą wartość. Jeżeli chodzi o Instagrama, no to wiesz, mamy tutaj typowe medium flowowe, czyli tam są rzeczy aktualne 1, 2, 3 dni i znikają i już są nieaktualne, ludzie do tego nie wracają, algorytm tego nie przypomni nikomu, więc tam aż tak bardzo do tego nie przykładam wagi, raczej to są takie proste typy albo coś są ma komuś. Przypomnieć o jego rowerowej zajawce, dać jakąś taką szybką motywację do tego, żeby jednak być na rower, żeby sobie o nim przypomnieć. Więc zależy, który kanał używam, tak, tak go planuję. Super. To bardzo Ci dziękuję, że wpadłeś i znalazłeś ten czas wreszcie po półtorej roku, żeby tu przyjechać. Bardzo mi miło. Bardzo się cieszę. <laughs> bardzo e, lubię ten kanał. Oglądam wszystkie e, podcasty i mam nadzieję, że jeszcze będziesz dalej kontynuował. No, Ej, będę, to ja nie. lubię ja lubię po prostu. Ja jestem uzależniony od tworzenia materiału, jakiegokolwiek. Ja po prostu lubię tworzyć rzeczy. Ja na, siadam do komputera, to zawsze otwieram Photoshopa, przerabiam jakieś zdjęcie. Tak samo jak rzucam jakieś zdjęcie do, na Instagram czy coś, nie jestem w stanie rzucić zdjęcia, które nie jest przerobione pod coś dodane, bo nie wiem. Po prostu no, muszę coś zrobić z tym, żeby to było inne, żeby. Jestem uzależniony po prostu od pracy w jakiś tam sposób. I, i ten kanał też jest jakby. Odzwierciedleniem tego, że jak mam wolny czas i nie publikuję też tydzień mhm. w tydzień, miesiąc w miesiąc, no bo czasem po prostu mam więcej projektów firmowych, mhm. a jak mam wolny czas, tak jak teraz zima, jesień, no to. No widzisz, no ale tak czasem wspominasz o tym w tych wywiadach, że musisz być więźniem Instagrama, musisz być więźniem social mediów, a sam mówisz, że jednak to produkowanie mediów jest dla ciebie fajne. Tak. Myślę, że to jest kwestia... No, to, znaczy to jest jedna rzecz, P produkowanie, ja mam tysiące zdjęć i filmów zrobionych na kompie, które po prostu robię sam dla siebie i nigdy ich nie, nie upubliczniam, no bo nie, to są jakieś pierdoły. A druga rzecz to jest coś upublicznić i zanim ja coś wrzucę, to zastanawiam się 10 tysięcy razy, czy ja chcę to na pewno wrzucić, czy to jest wartościowe dla mojego konta, czy to jest wartościowe dla moich widzów, czy, to, czy powinienem to wrzucić, czy to zrobi jakąś krzywdę dla mojego kanału czy Instagrama, czy nie? Czy powinienem wrzucać klipy, jak ja jeżdżę na rowerze, czy bardziej skupić się na, na fotografii i filmowaniu, żeby tego, żeby ten cały miks tych wszystkich rzeczy w jakiś sposób tam spiąć? I do tego dochodzi, że ja po prostu uznaję, że wolałabym tego po prostu nie wrzucać i zbierać sobie gdzieś kiedyś coś i może sobie zrobić, nie, wiem, może jakąś wystawę za 10 lat rzeczy, które zrobiłem. Zeszło chlady. Czy. Czy coś, i dlatego mnie to, przez to mnie te social media denerwują, że czy to jest godne tego, żeby wrzucić i właśnie marnować czas komuś, czy, nie czy ja po prostu jestem starym dziadem jeżdżącym, jeżdżącym na rowerze i nikogo to nie interesuje, czy ja w ogóle powinienem to wrzucać? Tak jak na przykład ja usuwam ze znajomych ludzi, którzy zaczynają wrzucać zdjęcia swoich dzieci. Ja też. Bo mnie to po prostu no, nie interesuje, mnie czyjś bąbelek. Więc po prostu automatycznie to kasuję, usuwam, bo to nie jest content, który ja chcę oglądać. I teraz, skoro ja całe życie wrzucałem, jak robię filmy, nawet nawet nie wrzucałem, jak robię filmy. Ja wrzucałem tylko swoje gotowe filmy, potem zaczynałem wrzucać trochę BTS-u, potem zaczynałem wrzucać trochę swojego życia rowerowego, i czy ci widzowie, ci moje tam 4000 no. followersów, czy to dla nich jest wartość dodana jakaś? Nie? Wiesz, co, jak to sam powiedziałeś, że to jest miks kilku rzeczy, czyli jazdy na rowerze, tworzenia BTS-ów i. Um, różnych projektów firmowych, które tworzysz, no i ty jesteś miksem tego wszystkiego. Ogólnie samego kanału takiego typowo o filmach i tak dalej, tego jest dużo. Ty nie jesteś wielką korporacją, żeby trzymać się jakiegoś wyznaczonego, że tylko takie rzeczy się wrzucamy albo tylko takie. Myślę, że dla ludzi właśnie to jest największa wartość w social mediach, że odbierają kogoś autentycznego, który jest miksem kilku rzeczy. Tak samo wiesz, my mamy, mój kanał nazywa się na Instagramie Dirty It i gdzie zresztą o opisie jest napisane, że to jest kanał Janka Kilińskiego, gdzie wrzuca swoje rowerowe rzeczy, więc ja tam wrzucam e, zarówno rzeczy projektowe, zarówno rzeczy wyjazdowe, ale też rzeczy wakacyjne, czasem takie gdzieś oparte o ten rowerowy lifestyle, czasem wiesz, rano jak biegnę po śniegu, bo to jest kanał, gdzie pokazuję różne zajawkowe rzeczy, troszeczkę związane z tym lifestylem, bo jak jesteś freestyle'owym, w świecie freestyle'owym, to tam jest dużo rzeczy, które się z tym łączy. Tak. I ja zakładam, że to pokazuje też dla mnie obok, bo myślę, że to jest dosyć ważne. I samo życie sportowca jest zróżnicowane bardzo. Tak, myślę, że to jest bardzo ważne, jak ja podchodzę do innych kanałów podobnych, na przykład powiedzmy, że do kanału Twojego, gdzie jesteś dosyć konkretną osobą, zajmującą się konkretnymi rzeczami, z dużym doświadczeniem i w rowerach, i w fotografii. Jeżeli ja na przykład widzę, że robisz coś fajnego, zajawkowego wokół twojej pasji, to troszeczkę też mnie nakręca, że ja też robię coś zajawkowego wokół mojej pasji, czyli że czasem w tym dorosłym świecie yy, czujesz tak, że tron, no może niektóre rzeczy nie powinno, może już powinniśmy niektóre rzeczy robić dużo poważniej, a jak widzisz osoby, które są w podobnym wieku, z podobnym doświadczeniem, troszkę z innymi zajawkami, ale ciągle z zajawkami i to pielęgnują, to łapiesz takiego busta, że no dalej będę robił to, co będę chciał, zrobię sobie tutaj taki wyjazd, tutaj trochę się powygłupiam, ale pcham ten wózek do przodu i dla mnie takie kanały są bardzo motywujące, tak właśnie jak e, mówię, jak twój, jak na przykład wielu takich, takich starych zawodników, których obserwuję, wiesz, jeszcze z e, bude stary. To już tam ten rowerowy kontent czasem już nawet jest mniejszością od innego kontentu, ale ciągle widzisz, że pomimo tego, że lecą lata, to, to można żyć troszeczkę tą zajawką i łączyć to jednak z takim dorosłym życiem. Pięknie to podsumowują. Pięknie, się tu komplementy sobie poprawiliśmy. <laughs> Także możemy zakończyć. Dzięki Ci, Janek, że spadłeś i do następnego. Do I nas na rowerze się musimy zobaczyć. Koniecznie, na, na skateparku. O! Jo. <laughs>